Hej! Cześć, witamy! Kochani, u nas trochę lepiej, poprawa. Tak, Wojciechu? O, pewnie. Jak ta noga? Nóżka już nie spuchnięta, opuchlizna zeszła, czerwone to, co było opuchnięte, też zeszło. Nie boli, już nie brałem nawet na noc, ostatnią noc nie brałem przeciwbólowego, tak? No, ale za to teraz już nie boli, a swędzi mnie to miejsce, tak, no swędzi, dosłownie swędzi. Czyli opuchlizna schodzi, to tak, swędzi. Tak, ale dzwoniłem do lekarza, u tego, u którego byłem, co mi dał, przypisał ten antybiotyk. I powiedział, no porozmawialiśmy, jak to wszystko wygląda i powiedział, żeby nie jechać nigdzie do lekarza, bo to jest strata pieniędzy i czasu, wstrzymać się na pewno, bo to jest to, co on powiedział, jakieś tam zapalenie i tu nie warto jechać do żadnego chirurga. No, na razie, tak? Bo chyba bo ogólnie w czwartek jedziemy na wizytę kontrolną. Tak, no i się okaże, co będziemy z tym robić dalej. No i mam nadzieję, że uda się załatwić badania, czy to na kartę, czy po prostu prywatnie. No ale żeby jakieś tam badania krwi, te takie rozszerzone zrobić. No zobaczymy, co uda nam się załatwić, jeżeli o to chodzi. A tak ogólnie to chcieliśmy dzisiaj wam powiedzieć, no dlaczego jeszcze nie pracujemy? Nie pracujemy, bo jesteśmy leni i nam się nie chce. Tak, nie, no nie pracujemy, no bo będziemy jeszcze jechać do Anglii. Tak, nie to, że będziemy wracać, ale będziemy jeszcze wyjeżdżać do Anglii. Bo tak jak wspominałam we wcześniejszych filmikach, jeżeli ktoś śledził, my nie mamy pełnego statusu. Nie mamy pełnego statusu, mi brakuje już niedużo, ponieważ 5 lat minie mi w marcu, ale Wojtkowi brakuje sporo więcej i dlatego jeszcze musi pojechać, przynajmniej Wojtek, ja myślę, że też pojadę, ale przynajmniej Wojtek będzie niedługo jakby zdrowieje wracał. Tak, ale ja też pojadę, bo już mi się trochę nudzi w domu, już bym troszkę pojeździł ciężarówką, także pojadę do Anglii trochę pojeździć prawdopodobnie. I dodatkowo jeszcze coś tam zarobić. Tak, no ale trzeba też pamiętać, jeżeli ktoś nie ma pełnego statusu, to nie może opuszczać Anglii powyżej pół roku. Znaczy opuszczać, no w sumie nie pracować. Chyba, że ktoś będzie miał duże problemy zdrowotne, no to jest szansa, że może się to przeciągnąć. Można się wytłumaczyć, ale ja nie chcę się tłumaczyć, wolę pojechać wcześniej i żeby mieć tą wymaganą ciągłość. Tak, i dopiero w czerwcu Wojtek będzie mógł składać podanie o pełny status. No a ja w marcu i zobaczymy, spróbuję aplikować z Polski, dlatego że ja wróciłam tutaj na koniec listopada, czyli u mnie to tak niedużo tego czasu minęło, a u Wojtka z kolei już. No, koniec sierpnia czy września? Chyba sierpnia. No do czerwca tak czy inaczej musi wrócić, bo pół roku mija już niedługo. Może w sumie to może w marcu ci minie pół roku albo w lutym. No ale tak czy inaczej pojadę przy najbliższej okazji, jak już się wykuruję tutaj i będę pewny, że nic mi nie dolega poważnego, to wtedy po prostu kupię bilet, polecę lub pojadę. W jaki sposób się dostać muszę do Anglii. No. I tam zostanę na miesiąc, może półtorej, może dwa. Jeszcze nikt nie wie. Tak. Może się wymienimy, Wojtek wróci, ja polecę, a może po prostu uda się załatwić dla mnie już status stąd. No ale jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ dzwoniłam do urzędu skarbowego i dowiedziałam się, że ten próg podatkowy w Polsce został na pewno podniesiony do 30 tysięcy złotych i tak ogólnie przeliczając, rozglądałam się tutaj też za pracą i taka oferta, tutaj to było do firmy spedycyjnej. Oferta transportowej do biura. Transportowej i do biura. I ta oferta to było 3000 z groszem to, czyli tam 2000 z groszem na rękę by zostało. I tak naprawdę to, jeżeli ten próg podatkowy jest 30 tysięcy, a my we dwoje wyjedziemy i zarobimy sobie te 60 tysięcy we dwoje, to nie zapłacimy podwójnego podatku. To jest jakiś plus. I jednak ja przeliczyłam, że
przez 12 miesięcy zarabiając te 2200, no to nie wyjdzie tak na, no może 300. To lepiej jest pojechać na kilka miesięcy, tak, na 2-3 miesiące lub nie więcej niż 4, tak, za granicę, no, i resztę roku siedzieć w Polsce. No, powiedzmy siedzieć, siedzieć, bo, coś robić, coś innego. Plany ogólnie mamy, tak? Tylko, że ja wolałabym wyjechać, zarabiać, powiedzmy, pracować w Anglii, ale tak w okresie zimowym, bo no, wiadomo, wiosna to z kolei tu się zaczyna jakaś uprawa, a później będą pszczoły, coś jeszcze, więc taki okres jesień, zima, wtedy można wyjechać. Wiem, że to no, znowu jakaś rozłąka czy coś, ale to jest taki... wydaje się to być takie korzystniejsze, jeżeli chodzi o czas i o spędzenie czasu, o życie, no bo nie oszukujmy się. Jeżeli się pracuje cały rok i właściwie można zarobić tyle, co w krótkim czasie za granicą, w dużo krótszym czasie, no to jednak lepiej... Może być warto. Tak, spróbować. Na pewno w tym roku, nie wiadomo jak w przyszłym, ale w tym roku spróbujemy. Znaczy, to no nie ma wyjścia, ja muszę tak i tak jechać. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, finansowo, dokładnie, z podatkami, wszystko się okaże. No, tak, a no jeszcze też wiadomo, że zanim ja na przykład ruszę ze swoimi planami, to skórami czy pszczoły, warzywa, no to pierwszy rok na pewno nie będzie jakiś mega opłacalny. Właściwie to będą wydatki, więc żeby nie wydawać tylko pieniędzy, powiedzmy nie uszczuplać sobie tej kubki, no, no to po prostu jak będzie trzeba, to pojadę i będę zarabiać. Ale to tak, nie będziemy, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wracać, tylko będzie to taki wyjazd. Wyjazd taki zarobkowy do tej kwoty wolnej od też do podatku. Tak, i tym bardziej, że wyjazd jest to do rodziny, bo tam brat mieszka z bratową. Tak, jest bratową. Jeszcze brat z Kasią. Tak. No przyszło. No, moja przyszła. Ale to już będzie tak, będzie bratowa. Na miesiącach, tak. Bo tak i tak dzwonimy bardzo często do siebie, czyli będziemy się odwiedzać, oni tutaj, my do nich. I przy okazji pewnie będzie też praca, tak? No myślę, no, że tak. Zanim po prostu tutaj powiedzmy rozwiniemy swoje skrzydła. Biznesy nie wiadomo jakie. Tak, jakieś coś tam, no to taki mamy wstępnie plan. Myślę, że się uda. No, no tak jak mówię, dla Wojtka jest... Wojtek ma większe możliwości zarobkowe. No ja tutaj jak się orientowałam, u nas no dalej nie płacą zbyt dużo, więc... No więc cóż, jest jak jest. Szczerze mówiąc, no bardziej opłaca się wyjechać na jakiś sezon, tak, za granicę, niż pracować tutaj za tą praktycznie najniższą krajową cały rok. Więc no, no tak szczerze po prostu mówimy, że no takie mamy plany, no ale z planami to różnie wychodzi. Ale możliwości to ja wszędzie takie same mam do pracy. Ja tutaj w Polsce mogę iść do firmy dzisiaj i mogę dzisiaj od razu zaczynać pracę lub jutro, tak? Tak, no dokładnie. Dla mnie to nie ma problemu. No, kierowca tylko więcej pracować. Zarabia, jeżeli chodzi o kierowcę, tak? Ale to też lepiej pojechać za granicę na 2 może miesiące czy 3 i zarobisz więcej, a później możesz sobie iść na jakieś kursy, tak? I gdzieś tam się doszkalać, a tutaj wiadomo, i tak zarobi się mniej. Nie no, ma co się oszukiwać. Polska to piękny kraj. Ogólnie co? No jak wrażenia? W Polsce. No jest, ja jestem krótko, Wojtek dłużej. Co myślisz? Jakie wrażenie? Ja mam wrażenia pozytywne. Nieprawdą jest, że ludzie są naprawdę, że chamscy. Ja się nie spotkałem. Może jakieś pojedyncze osoby, ale to na pewno nie był żaden urzędnik, bo bardzo często się mówiło, że urzędnicy są niemili. Czy to w urzędzie gminnym, czy w banku, czy na poczcie. To już jest wszystko, wszystkie te osoby są powymieniane. Tam pracuje dużo młodych ludzi. W większości pracuje dużo młodych ludzi, miłych. Wiedzą, po co tam są i my, petenci, nie jesteśmy traktowani jako najgorsze zło, że muszą tam robić. Nie, jest dobrze. Co, nie chcesz jestem wracać? Zaskoczony. Nie chcesz wracać? Nie wiem, czy nie chcę wracać. Nie, niekoniecznie chcę wracać. No, może tam są pieniądze, na pewno są lepsze pieniądze.
warunki pracy, może traktowanie jest inne. Nie wiem, bo nie mam tutaj porównania, a na teraz, razie nie bo będę... jednak się zmieniło przez te 5 lat, nie? Pewnie się zmieniło, ale na razie nie jestem zdecydowany, żeby sprawdzać to wszystko na własnej skórze. Wolę pojechać, mówię, na razie teraz do Anglii, dorobić te swoje... doczekać, ile do statusu mi będzie trzeba pełnego i przy okazji zarobić, a tutaj na razie nie chcę testować, bo nie mam takiej potrzeby. Nie taki był plan. Nie pali do pracy, nie? No, pali się nie pali, to trochę nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli jest możliwość i można skorzystać szybciej jednak, no to chyba będziemy tak korzystać, tak? No i dlatego jeszcze nie zarejestrowaliśmy się w Urzędzie Pracy, bo no u Wojtka wyszło opóźnienie przez chorobę i przez nogę, bo prawdopodobnie z końcem stycznia już by pojechał lub poleciał do Anglii, a tak no opóźnienie jest. No ja jeszcze nie wiem, ja jeszcze zobaczymy kilka dni, tygodni, może ja się zarejestruję w Urzędzie Pracy, ale fakt jest taki, że pracy jest sporo i taki status bezrobotnego jest łatwiej teraz stracić, bo po prostu no, wysyłają ile się da, wysyłają do pracy i dużo wysyłają na staże. A jeżeli ja mam dojeżdżać do Białej za stażowe pieniądze, to ja na paliwo wydam prawie to, co zarobię. No i tak, dlatego no, mówię, raczej może szybciej będzie KRUS, nie? Może będziemy płacić KRUS, żeby mieć ubezpieczenie. Ale to no zobaczymy, czy pojadę do Anglii, czy nie, bo jeżeli pojadę w niedługim czasie, no to trochę tak mija się z celem. Ważne jest to, że na kartę się uda skorzystać z takiej najważniejszej pomocy, a resztę to i tak się chodzi prywatnie, nie? Tak, dokładnie. A tam taki komentarz był fajny, że ktoś napisał, że pójść do Urzędu Pracy, zarejestrować się i będzie ubezpieczenie. Tak, jeżeli ja pójdę do Urzędu Pracy ze swoimi uprawnieniami, to jutro będę miał ubezpieczenie, ale w firmie, bo teraz jest taka potrzeba kierowców, że od razu Urząd Pracy będzie mnie wysyłał do pracy, a nie rejestrował jako bezrobotny, żeby tak. miał ubezpieczenie. Także to... Jako mężczyzna, kierowca albo nawet do prac takich fizycznych, tak, nie z tego co wiemy. To na pewno wiemy, że Urząd Pracy będzie od razu wysyłał do pracy, a nie będzie rejestrował i jeszcze tam... Nie daj no, ten, żeby zasiłki wypłacać. No tak, i tak nam się nie należy, no ale tak, teraz no, Urząd Pracy, jeżeli chodzi o mężczyzn, to ma dużo ofert, więc no Wojtek za długo by się nie nacieszył tym tak, u mnie ubezpieczeniem jako bezrobotny, nie? Będzie tak problem, bo już był problem z zarejestrowaniem się bezrobotnym, jak pierwszy raz z Anglii wróciliśmy. Tak, z udokumentowaniem wszystkich, całej mojej historii pracy, plus wojsko, plus wszystko. Oni chcą każdy miesiąc, co ja robiłem, gdzie przez tyle lat i już chyba nie jestem w stanie tego wszystkiego skompletować. No cóż, no zobaczymy. No tak jak mówię, no plan na razie jest taki, że Wojtek tak czy inaczej będzie jechał do Anglii trochę popracować, a ja spróbuję się może zarejestrować, ale to też będzie zależało, bo najłatwiej będzie mi załatwić formę tą U1, no ale ja chcę wracać z powrotem, chcę jechać jeszcze do Anglii, więc no nie będę teraz o nią występowała. No zobaczymy. Mamy tam pewne plany, ale po prostu no nie pracujemy z tego względu, że zamierzamy jeszcze jechać do Anglii i ponadrabiać pewne zaległości albo pozaczynać to, co planujemy. No i czekamy jeszcze tak. na pewne decyzje i pewne wydarzenia, które powinny się wydarzyć już wkrótce, w bardzo szybkim czasie, ale nic nie możemy zrobić do tego momentu, dopóki czekamy. Się nie stanie. Czekamy godziny, może dni, godziny. Zobaczymy. W każdej chwili może coś się wydarzyć istotnego u nas i też no. Dlatego także, nie pracujemy. Tak, do usłyszenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa. Cześć mili moi kochani, cześć, dzisiaj chciałeś powiedzieć, dlaczego nie będziemy pracować. No to będzie na wstęp.